10 miejsc kultu słowiańskich bogów. Tekst, który Wam przedstawiam, jest oparty głównie na kronikach Tietmara, historyka, który opisał wiele słowiańskich zwyczajów, oraz innych historyków. 10 Głomacz, święte źródło słowiańskiego plemienia Głomaczów, położone w odległości około 2 mil od Łaby. Zgodnie z kroniką historyka, wody Głomacza rozlewały się wielkie trzęsawisko, w które w czasie pokoju pokrywa się pszenicą, owsem i żołędziami, co wskazuje na jego gospodarcze wykorzystanie. Samemu źródłu przypisywano cechy nadprzyrodzone i otaczano je wielką czcią. Miały się w nim bowiem manifestować sakralne moce opiekuńcze plemienia oraz siły wieszcze. Kult źródła utrzymywał się wśród miejscowej ludności jeszcze po formalnej chrystianizacji południowego Połabia. 9. Święty Bór, święty gaj słowiańskiego plemienia Chudziców. Gaj znajdował się na terenie obecnego Skejtbar pod Lutsen. Był otoczony przez Słowian pełną boską czcią i uważany za nietykalny. Kronikarz nie precyzuje, czy znajdowała się w nim jakaś świątynia lub posąg. W roku 1009 z rozkazu biskupa merseburskiego Wigberta gaj został niestety wycięty, a na jego miejscu postawiono kościół pod wezwaniem świętego Romana. 8. Drzewo pod Woronerzem. Perun to gromowładny bóg słowiański. Jeszcze w XIX wieku dokonywano kultu starego dębu pod Woronerzem. Jest to miasto obwodowe w Rosji. Młode pary przychodziły pod drzewo i obchodziły je trzykrotnie. Trzeba pamiętać, że Słowianie symbolicznie określali Axis Mundi jako drzewo. 7. Łysa Góra, ośrodek kultu w okresie wczesnego średniowiecza. Do dziś pozostały tam szczątki wałbu otaczającego miejsce kultu. O tych praktykach w swoich kronikach pisze m.in. Jan Długosz. Do dziś obecne są legendy o odbywających się na Łysej Górze sabatach czarownic. 6. Wolin, kolejnym miastem, w którym odkryto wały kultowe, paleniska i ślady ofiar, jest Wolin, miasto w północno-zachodniej Polsce. O mocnym związku Wolina z kulturą Słowian świadczy odbywający się co roku festiwal Słowian i Wikingów. 5. Płock. Pewnie będzie to zaskoczenie, ale w mieście, w którym dziś znajduje się siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej, również obecne są ślady Słowian. Oczywiście pomijając fakt, że tam też są ruiny wałów kultowych, to biskupi płoccy byli w dużym stopniu powiązani z Kurpiami, walecznym ludem zamieszkującym w średniowieczu pobliskie lasy. Więcej o nich można przeczytać w książce Krzyżacy. 4. Trzebiatów, miasto w północno-zachodniej Polsce. Trzebiatów jest miejscem produkcji wanien i łodzi motorowych, a także przetwórstwa rybnego. Miasto ma czytelne średniowieczne rozplanowanie w obrębie częściowo zachowanych ceglanych murów obronnych, opasanych fosą z gotycką farą, klasycystycznym pałacem, ratuszem na rynku oraz licznym zespołem mieszczańskich kamienic oraz oczywiście zabytków w postaci słowiańskich wałów kultowych. 3. Arkona, skalisty przylądek w skrajnie północnej części Rugi, obecnie leżący w Niemczech. We wczesnym średniowieczu Arkona była centralnym grodem obronnym zachodniosłowiańskich ranów. Leżała ona na trudno dostępnym wąskim cyplu półwyspu Witow. Arkona była znanym ośrodkiem kultu słowiańskiego boga Świętowita. Świątyni strzegła stała załoga licząca 300 wojów podległych arcykapłanowi. W świątyni znajdował się posąg i skarbiec Świętowita, będący właściwie skarbcem państwa Rugian. 2. Ślęża. Najwyższy szczyt masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego. Góra stanowiła ośrodek pogańskiego kultu solarnego miejscowych plemion. Jego początki sięgają epoki brązu, a początek upadku przypada na początki chrystianizacji tych obszarów w X i XI wieku. Na szczycie góry i jej pobliżu zachowały się kamienne rzeźby. Panny z rybą, mnicha, grzyba, dzika oraz niedźwiedzia, łączone do celtyckiego kręgu kulturowego. Pamiętajcie, Słowianie mieli wiele wspólnego z Celtami, jak i z Wikingami, ale nigdy nie mówcie, że Słowianie pochodzą od Wikingów albo że Polacy pochodzą od Wikingów, bo to bzdura. Niemcy wymyślili, że Polacy pochodzą od Wikingów, żeby mówić, że nie potrafimy własnego narodu stworzyć i jesteśmy jedynie efektem podboju barbarzyńców. A jak pewnie wiecie, nie przybyliśmy z północy, ale ze wschodu. 1. Radogoszcz.
Centrum Kultu Radogosta i Swarożyca oraz główny ośrodek polityczny Związku Wieleckiego leżący na terenach plemienia Redarów, zrównana z ziemią po podbiciu Wieletów przez Święte Cesarstwo Rzymskie. Po upadku grodu funkcję głównego ośrodka Słowian przejęła wcześniej wspomniana Arkona. Nie wiadomo, gdzie dokładnie znajdowało się to miejsce, ale istnieje teza, że gród leżał na terenach obecnego Berlina. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeżeli napiszecie super, zostawię Wam serduszko. Cześć!